Jesteśmy gotowi, żeby wspólnie odliczyć? Zaczynajmy. 10. 8. Głośniej, Płock. 3, 2, 1. Orlen dla Płocka. Ogrody Światła 2023 uważamy za otwarte. Bawcie się dobrze i korzystajcie. Bardzo się cieszymy, że znów wprowadziliśmy tą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia w przepięknej aurze na Wzgórzu Tumskim, świetnej aurze. Rzeczywiście dziecko wcisnęło przycisk i możemy już od godziny 16:30 cieszyć się codziennie Płockimi Ogrodami Światła na Wzgórzu Tumskim. Do kiedy Ogrody Światła będą uruchomione? Codziennie zapraszamy od godziny 15:30 do północy w święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowy Rok do 2 w nocy. Natomiast Płockie Ogrody Światła będą trwały aż do 7 stycznia włącznie. Podczas otwarcia Ogrodów Światła widzimy, że to nie tylko same ozdoby, świąteczne lampki, ale też i innego rodzaju atrakcje. Jakie atrakcje zaplanowaliście? Tak, na pewno będzie cieszyła oko przepiękna, złocąca się karoca zaprzężona w konie. Przepiękna bombka, przez którą się przechodzi idąc ścieżką. Oczywiście bardzo atrakcyjne, doświetlone drzewa, tworzące również kilka alejek, które są na Wzgórzu Tumskim. Ale chyba jedną z najciekawszych atrakcji, tą nowością, jest labirynt dla dzieci. Ścianki są 3-metrowe, w związku z tym tego dziecka nie widać w środku, jak wejdzie do tego labiryntu i musi samo znaleźć drogę wyjścia. Tutaj widzimy, że jeszcze chodzą osoby na szczudłach. Tak, przygotowaliśmy małą animację wspólnie z agencją, aby umilić jeszcze bardziej ten czas dzieciom, żeby miały fantastyczne wspomnienia z tego dnia otwarcia. To są postacie z bajek, szczudlarze, anioły i Mikołaj również na szczudłach, które rozdają właśnie w tej chwili słodkie niespodzianki dla dzieci. Przechadzając się alejkami, słyszeliśmy tutaj głosy płoccan, którzy obawiali się, że to po raz ostatni Ogrody Światła. Czy mamy taką informację, czy w przyszłym roku również będą? Znaczy, ja bardzo chciałabym, żeby oczywiście te Ogrody Światła były kontynuowane. Zresztą rozmawiamy tutaj z wieloma mieszkańcami i tak na dobrą sprawę to stało się taką naszą tradycją płocką, kiedy te ogrody umilają nam ten czas, ubogacają i rzeczywiście jest to taki ogród świetlny teraz w Wzgórze Tumskie. I bardzo się cieszymy, że możemy w ten sposób uczestniczyć wspólnie z mieszkańcami w tym przepięknym czasie, oczekując na narodzenie Jezusa. I oczywiście będziemy starali się oczywiście realizować ten projekt. Decyzje będą zapadały na bieżąco. Myślę, że to jest jeden z lepszych, ciekawszych projektów w ramach programu Orlen dla Płocka, który realizujemy i naprawdę cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i zapraszam.